Nazywam się Michał Dworczyk, jestem szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Poznajcie dziś Michała, którego kariera od harcerstwa wystartowała. Dzisiaj złożyłem na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego rezygnację z funkcji szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Fundacja Michała ponad 4 bańki dostała, a jemu samemu kasa w ręce z nieba leciała. Nieważne, czy od Czarnka, czy z KGHM-u, jemu ta willa i kasa po prostu się należała. Teraz już trochę znacie pana Michała, za którym wolność i demokracja zawsze już stała. Gdy na oświadczeniu Michała bieda aż piszczała, wtedy kasa do niego zawitać zachciała. Michał dzisiaj drobniakom się nie kłania. On po prostu miliony do siebie zagania. Ale Michał to też niestety idiota, który nie potrafi nawet upilnować małego kota. Kiedy ruskie mu na konto wparowali, miliony e-maili mu zhakowali. Michała nagle po roku z roboty wydalili, ale wszystkie apanaże dalej mu zostawili. Dziś Michał jest posłem z Wałbrzycha, którego miażdży własna pycha. A więc znacie już dziś Michała, którego ruska armia wydymała, a matka partia skrzywdzić go nie dała.